Koszykarki CCC nie sprostały dwukrotnie we własnej hali krakowskiej Wiśle i po raz drugi na finiszu rozgrywek Fort Germas Ekstraklasy zajęły drugie miejsce. Po dwóch porażkach w Krakowie w meczach otwierających rywalizację o Mistrzostwo Polski nasze dziewczyny deklarowały, że w dwóch kolejnych starciach zrobią wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji o Mistrzostwo Polski. W piątek w meczu numer 3 podopieczne trenera Arkadiusza Rusina zaczęły bardzo dobrze. Pierwsze punkty zdobyła spod kosza Gentle Levander, a pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 21-13 dla CCC. W drugiej polkowiczanki nadal grały bardzo dobrze i po 6 minutach ich prowadzenie urosło do 16 punktów. Od tego momentu do końca pierwszej połowy podopieczne trenera Rusina rzuciły zaledwie 4 oczka, podczas gdy Wisła zaliczyła punktów 13 i tym samym zniwelowała straty do 7. Po zmianie stron Wisła próbowała odrabiać straty i początkowo jej się to udawało. Po 6 minutach przewaga polkowiczanek stopniała do 1 punktu. Potem jeden z dwóch rzutów osobistych trafiła Perawanowicz, a po chwili geniuszem strzeleckim błysnęła Malci, która po raz trzeci przedziurawiła kosz rywalek z za linii 6,75. Po 30 minutach gry gospodynie prowadziły 51-43 i wydawało się, że pierwsze zwycięstwo w finałowej rywalizacji jest na wyciągnięcie ręki. Niestety w ostatniej kwarcie CCC popełniło kilka niewybaczalnych błędów, które Wisła wykorzystała bezlitośnie. Fatalnie spisywała się zwłaszcza Waleria Musina i ostatecznie Wisła wygrała jednym punktem 59-58 dzięki kapitalnemu rzutowi za 3 punkty Ang de Mont. Podsumowania tego spotkania dokonał przed naszą kamerą Arkadiusz Rusin, trener CCC Polkowice. Zagraliśmy dzisiaj dobre zawody, włożyliśmy w nie mnóstwo serca. Przegraliśmy jednym punktem z kilku niezrozumiałych dla mnie rzeczy. Jeżeli zakładamy na ostatnią akcję dwa razy, kiedy Wisła bierze czas, że nie możemy dopuścić do rzutu za 3 punkty i zawodniczka pozwala, odchodzi, idzie na pomoc do McWilliams, a zostawia Demont, to jest dla mnie coś niezrozumiałego. Wisła wykorzystała przy tym ciężkim meczu defensywy, Wisła wykorzystała każdy nasz błąd i zdobywała punkty w ataku. My mamy 3 razy sytuację spod kosza i nie możemy tego trafić. To dlatego przegrywamy jeden punkt. Zawiedziona przebiegiem meczu była także kapitan CCC Agnieszka Majewska, która deklarowała, że wraz z koleżankami na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w sobotę będzie walczyć o pierwsze zwycięstwo. Będziemy na pewno walczyły do końca. Dzisiaj na pewno był to lepszy mecz niż dwa pierwsze, które zagrałyśmy w Krakowie. Widać było, że grałyśmy przez prawie 40 minut. Tak. W końcówce brakło nam szczęścia, ale na to szczęście nie zawsze można liczyć. Trzeba po prostu w trakcie meczu trzeba było wyciągnąć jeszcze więcej z nas. Niestety nie udało się to dzisiaj. Jutro jest kolejny dzień. Na pewno będzie ciężko, ale wyjdziemy po to, żeby walczyć dalej. Sobotnia batalia rozpoczęła się od celnego rzutu Evanti Malci. Potem kilka kolejnych akcji kończyła punktami Waleria Musina, która z dorobkiem 10 punktów była najskuteczniejszą zawodniczką na parkiecie w pierwszych 10 minutach. Wiślaczki miały olbrzymi problem z wstrzeleniem się w kosz polkowiczanek i przegrywały 9-16. W drugiej kwarcie podopieczne trenera Jose Hernandeza nadal raziły nieskutecznością. Nie potrafiły trafić nawet z najczystszych pozycji. Gospodynie prezentowały się lepiej, ale także nie był to w ich wykonaniu mecz dobry. Presja ewidentnie odciskała swoje piętno na obydwu zespołach. Dystans punktowy pomiędzy drużynami cały czas oscylował wokół 10 punktów. Ostatnie słowo przed przerwą należało do krakowianek, które zdobyły 5 kolejnych punktów i do szatni schodziły przy 4-punktowej stracie do podopiecznych trenera Arkadiusza Rusina. Po zmianie stron Wisła przystąpiła do odrabiania strat. Z dobrej strony pokazała się Magdalena Leciejewska, która skończyła kilka ważnych akcji swojego zespołu. Ostatnie 10 minut rozpoczęła od celnego rzutu Paulina Pawlak i Wisła objęła prowadzenie 42-41. W odpowiedzi trójką poczęstowała rywalki Agata Gajda i CCC ponownie objęło prowadzenie. Końcówka należała do Wiślaczek. Nasze dziewczyny popełniły parę prostych błędów, a w szeregach krakowianek niczym wytrawny rewolwerowiec zachowała się Erin Phillips, która pewnie trafiła zza linii 6,75 i wyprowadziła swój zespół na 3-punktowe prowadzenie. Na domiar złego zza linii rzutów wolnych dwukrotnie trafiła Paulina Pawlak i wówczas nikt już nie miał wątpliwości, że Wisła po raz 22 zdobędzie Mistrzostwo Polski. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 50-56 i Wiślaczki mogły utonąć we wzajemnych objęciach, a także świętować swój kolejny tytuł. Polkowiczankom przyszło odebrać medale srebrne.
Srebrny medal pozostawia pewien niedosyt, ale jest także sukcesem. Tym bardziej, że zdobyliśmy go po raz drugi z rzędu. Wczoraj nie było zespołu kompletnego, dzisiaj nie było zespołu kompletnego. A wygrywa zawody zespół kompletny i tak to skomentuję. Jeżeli by grały wszystkie dziewczyny wczoraj i dzisiaj, to byśmy te dwa mecze spokojnie wygrali. Tak się nie stało. Kto był, oglądał, widział, wyciągnąć może szybko wnioski. Ale tak oceniając cały ten sezon, chyba jednak mimo wszystko możemy być zadowoleni. Znaczy tak, celem naszym było, minimum celem było wejście do finału. Nie po to budowaliśmy silny team, żeby bić się o miejsce trzecie czy piąte. A realnym celem, czy może celem nadrzędnym, było walka o Mistrzostwo Polski. I to, myślę, w minimalnym sposób osiągnęliśmy, bo po niezłej grze przegraliśmy co prawda te dwa mecze, ale po niezłej grze uważam, że powinniśmy wyjechać stąd na 2-2 i bić się dalej w Krakowie. Wisła po raz kolejny okazała się nie do ugryzienia. Czego naszemu zespołowi brakuje? Bo widać, że ta różnica już jest minimalna, bo szczególnie ten mecz dzisiejszy i wczorajszy, no to rozstrzygnął się. Mówił Pan o tym, że zespół był niekompletny. Co zrobić, żeby ten zespół był kompletny i żebyśmy to za rok my się cieszyli z Mistrzostwa Polski? Przede wszystkim zespół musi mieć charyzmę, taką jaką dziewczyny pokazały we wczorajszym meczu. Jeżeli taki zespół stworzymy, to będziemy się mogli bić z Wisłą, bez względu na to, jakie nazwiska się pojawią w zespole. Jest to duży sukces srebro, ale niestety liczyłyśmy, że będziemy walczyć o złoto. Niestety nam się nie udało. Myślałyśmy, że przynajmniej wygramy jedno spotkanie i pojedziemy do Krakowa. Niestety się nie udało. Należy się cieszyć ze srebra. Mamy Euroligę w przyszłym roku. Myślę, że też jest duży sukces. Trzeba się przygotować do następnego sezonu, już myśleć o następnym sezonie, o następnym składzie. A tak jeszcze wróćmy do tej finałowej rywalizacji. Twoim zdaniem co w tych końcówkach zadecydowało? Trochę nonszalancji, rozprężenia. Mówi się, że koszykówka to jest gra błędów, no więc chyba te błędy. Przede wszystkim koszykówka to jest gra błędów. Przeciwniczki wykorzystały kolejny raz nasze błędy i to dość, i to było widać. Tu parę głupich strat, gdzieś niedokładne podanie, no to się zdarza. Myślę, że nerwy, walka o to, żeby spotkanie wygrać. Wczoraj były bardzo ciężkie zawody. Zmęczenie, wszystko się nałożyło niestety, no to jest tylko sport i myśmy niestety tą rywalizację przegrały. Macie jednak doświadczenia, które zapewne uczynią Was lepszymi koszykarkami i w przyszłym sezonie te doświadczenia będzie można wykorzystać i być może, wybiegnijmy w tę przyszłość, w kolejnym finale pokonać w końcu tę Wisłę. Mam nadzieję, że to się spełni. No, kolejny finał, kolejne doświadczenia, jest to dla nas na plus. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie też będzie finał. Srebrne medale naszych dziewczyn są ukoronowaniem pięknego sezonu, w którym wspaniale spisywały się nasze koszykarki, a także kibice, co podkreślał w rozmowie z nami burmistrz Wiesław Wabik, jeden ze sponsorów. Dwa mecze w Polkowicach pokazały, że można było wygrać. No, niestety wygrywa ten, kto ma najlepszy wynik na koniec. Ale kibice, ja chciałem szczególnie podziękować kibicom, bo mimo tego, że przecież to jest najlepszy zespół w Polsce, Wisła 21 raz zdobyła Mistrzostwo Polski, to jednak CCC Polkowice pokazało, że można grać z takim przeciwnikiem, że bardzo blisko jest zwycięstwa, a kibice udowodnili, że bez względu na to, jaki jest jednak wynik, są do końca z zespołem. Czy Pan jako burmistrz, jako jeden ze sponsorów tego klubu, na pewno cieszy Pana to właśnie, jak Pan widzi to, że nastąpił taki mentalny jakiś przełom, bo trzeba sobie powiedzieć otwarcie i uczciwie, że ten sezon pod względem kibicowania jest wyjątkowy, nigdy wcześniej tego nie było. No, coś się stało bardzo pozytywnego w polkowickich kibicach, że zaczęli dawać siebie wszystko na trybunach, pięknie kibicować, jak wiemy, generalnie świat polkowicki, świat kibicowania zaczyna chyba tworzyć się taki naprawdę solidny i bez względu na to, jakie są wyniki, ale faktycznie ja jestem pod ogromnym wrażeniem kibicowania, samego mnie tutaj na trybunie ponosiło, chociaż wszyscy tak siedzieli, pamiętam wczoraj, tak trochę sztywno, ale nagle ta trybuna przeciwna zachęciła wszystkich, żeby kibicować. No to jest najpiękniejsze właśnie, żeby cudownie kibicować, żeby cieszyć się tym widowiskiem sportowym. No, już wiedzieliśmy, że będziemy wicemistrzem Polski, to już wiedzieliśmy, prawda? Byliśmy, nie powiem, że blisko, ale były jakieś nadzieje. Myślę, że w kibicach też. Przecież w Polkowicach przez te dwa dni de facto cały czas wygrywaliśmy. Dopiero na koniec ostatecznie wynik był inny, ale pięknie dziękuję kibicom polkowickim. Jestem również kibicem polkowickim. Serdecznie dziękuję.
oby tak dalej, kibicujmy polkowickim sportowcom, to wtedy będzie, myślę, lepiej. To kibicowanie chyba udowodniło to, że można lepiej grać, bo mam wrażenie, że chyba dzięki kibicowaniu awansowaliśmy, że graliśmy o mistrza, że zostaliśmy wicemistrzem Polski i chyba dzięki kibicowaniu te wyniki wczorajsze i dzisiejsze były przez cały mecz pozytywne dla CCC Polkowice. No końcówka jednak zawsze jest, ale to jest chyba dzięki kibicom. No i trzeba też oddać rację zawodniczkom, no starały się, robiły i trener, robili wszyscy co mogą, żeby wygrać. Cieszę się, że do tej walki o mistrzostwo włączyli się bardzo aktywnie polkowicy kibice. Dziękuję za to. W sobotę za wspaniałą postawę przez cały sezon i wielkie emocje koszykarki CCC zostały nagrodzone przez swoich fanów gromkimi brawami. Dziękujemy naszym kibicom za wsparcie, bo prawdziwy fan jest zawsze ze swoim zespołem. Dumny po zwycięstwie, wierny po porażce. Tacy byli w zakończonym sezonie kibice CCC i mamy nadzieję, że tacy będą zawsze. Rolę kibiców podkreślał w rozmowie z nami także trener CCC Arkadiusz Rusin. Walka, zaangażowanie i nawet determinacja cały czas w tych meczach polkowickich była. Być może to też decydowało o tym, że to zmęczenie nie pozwalało w końcówce na pewne przemyślane akcje. Nie wszystko nam wyszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Cóż, no 4-0 na pewno nie jest wynikiem, którego oczekiwaliśmy. Nie wygraliśmy żadnego meczu w finale, przegraliśmy finał, dlatego no, można mówić o niedosycie i o braku zadowolenia, ale za całokształt postawy w tych finałach na pewno dziewczynom należą się brawa, bo kibice również zgromadzeni na sali widzieli, że dziewczyny chciały. Zgodzisz się z tym, że w tych końcówkach szczególnie to trochę jednak takie kluczowe znaczenie mogło mieć chyba doświadczenie Wisły, bo Wisła bezlitośnie wykorzystywała te akcje, które gdzieś tam sobie ustawiła i potrafiła trafiać równo z końcową syreną. U nas tego nie było, ale no Wisła jednak jest zespołem, który takie końcówki na co dzień rozgrywa i te lata spędzone w Eurolidze to na pewno procentują. No na pewno jest to jakiś warunek konieczny do tego, żeby cały czas podnosić swoją formę. Dla nas był to debiutancki sezon w Eurolidze i też podkreślałem to w trakcie sezonu, że te wszystkie mecze z mocnymi przeciwnikami w Eurolidze, czy to mecze wygrane, czy przegrane, dawały nam bardzo dużo. Niejednokrotnie więcej niż 2-3 mecze w polskiej lidze ze słabszymi przeciwnikami. Wisła dotarła do Final Eight, tam zmierzyła się z całą czołówką europejską i na pewno w takich meczach finałowych, na już w rozgrywkach naszej ligi, to też ma znaczenie. Wtedy u nich ręka nie drży w ważnym momencie, to dzisiaj widzieliśmy po Erin Phillips. U nas jeszcze gdzieś jest ta walka, może ze stresem, może z niepewnością. Zdarzają się wtedy błędy, które kosztują porażkę. To co twoim zdaniem trzeba zrobić, aby w przyszłym sezonie ta radość była po stronie naszej, a nie Wisły? Myślę, że możemy rozmawiać o sezonie, który się odbył i na razie zostawiłbym to oceną tego, co było, a odnośnie przyszłości to jeszcze jest odległy temat. Na razie myślę, że tydzień czasu czy następne 2 tygodnie to jest analiza i rozpamiętywanie tego, jak wyglądała nasza postawa w Eurolidze, co było nie tak zrobione, a co zrobiliśmy dobrze i wtedy pewne wnioski się nasuną do budowy zespołu czy budowy dalej klubu, który ma znaczyć w Europie i który ma powalczyć o detronizację Krakowa. Dla ciebie osobiście ten sezon był wyjątkowo trudny. Można powiedzieć, że jak dotychczas w całym twoim trenerskim życiu był to sezon przełomowy. Zostałeś postawiony przed sytuacją wyjątkowo trudną i chyba jednak trzeba powiedzieć, tak oceniając realnie, bo tobie na pewno nie jest łatwo samego siebie oceniać, ale cel, który przed zespołem był postawiony, został osiągnięty, bo to finał był, wyjście z grupy w Eurolidze również było. Był cel, żebyśmy wyszli z grupy w Eurolidze.
Był też postawiony cel po dojściu Agnieszki Wibrzyckiej do zdobycia mistrzostwa, tego drugiego nam się nie udało. Ja nie będę oceniał swojej pracy, ja mogę tylko powiedzieć o trudnościach, bo no nie powiem, że takich nie było. W ogóle decyzja Krzyśka o rezygnacji to była jakby ułamek chwili, który kazał decydować o tym, że zostaje na krótki okres. Później prezes decydował o pozostawieniu mnie na stanowisku trenera w dalszej części sezonu. Od stycznia prowadziliśmy to i budowaliśmy już to razem z Krzyśkiem Szewczykiem. Myślę, że nasza gra w finałach czy w półfinałach mogła się podobać, mogą być zastrzeżenia, tak jak zawsze. To jest sport. Tutaj grają dwie drużyny, które popełniają błędy, robią dobre rzeczy i zawsze można znaleźć inne rozwiązania niż znalazł trener. A czy ja szukałem właściwych? Ja te decyzje, które podejmuję, sądzę, że są właściwe, bo no nie chciałbym nigdy podejmować złych decyzji. Jeszcze na koniec, bo nie możemy o tym nie wspomnieć, nastąpił ewidentnie w Polkowicach przełom w zakresie kibicowania, bo czegoś takiego jak było w końcówce tego sezonu, takiego zaangażowania ludzi przychodzących tutaj na halę, dziesiątków ludzi jeżdżących na wyjazdy, to tutaj w historii tego klubu nie było. Na pewno dla nas, dla trenerów, dla zawodniczek jest to dodatkowa motywacja, dodatkowe wsparcie, co spowodowało taką zmianę i takie reakcje kibiców. To trzeba by było porozmawiać z nimi, żeby oni powiedzieli, co się podoba w tym wszystkim. My staraliśmy się, żeby nasza gra miała zalążki widowiskowości, żeby przyciągała kibiców, żeby ten kibic przychodząc na salę angażował się w to. Myślę, że na pewno takie mecze jak dwa ostatnie z Krakowem, jak mecz ostatni półfinałów z Lotosem, tylko może temu pomóc. Wiadomo, że gdyby były jeszcze dwa zwycięstwa w tych ostatnich meczach z Krakowem, ten entuzjazm i ta radość tego kibica byłaby jeszcze większa, zarówno ich, jak i nasza. Sezon 2011-2012 za nami. Koszykarki CCC Polkowice po raz drugi z rzędu wywalczyły srebrne medale Mistrzostw Polski. Teraz czeka nas kilka miesięcy odpoczynku od koszykarskich zmagań i wspominania tego, co było nam dane przeżywać, a także ładowania akumulatorów na kolejne zmagania, które rozpoczną się w październiku.